Witam wszystkich w pierwszym odcinku z gry Deluxe Ski Jump 3, ale od razu zaznaczam, że póki co nie będzie to jakaś regularna seria. Natomiast jako, że na moim kanale Skoki Narciarskie 2002 cieszą się dużą popularnością, no to postanowiłem też nagrać kolejną grę o skokach narciarskich. No i padło na Deluxe Ski Jump 3. Zupełnie inna gra, jeśli chodzi o skoki narciarskie i Deluxe Ski Jump. Głównymi takimi różnicami, no to jest ten sam skok. I można go podzielić jak gdyby na dwie rzeczy. Czyli pierwszy to jest najazd i wyjście z progu. A drugi to jest sam lot i lądowanie. Jeśli chodzi o najazd, to teoretycznie w skokach narciarskich 2002 jest trudniej, no bo tam jak gdyby musimy tego zawodnika utrzymać na środku, żeby mieć jak najlepszą prędkość na progu. Tutaj czegoś takiego nie mamy, więc tutaj jak gdyby jest dla nas plus. Natomiast w skokach narciarskich 2002 samo wyjście z progu oczywiście możemy spóźnić. Natomiast czy my się wybijemy trochę wcześniej, czy trochę później, moim zdaniem nie ma to aż takiego wpływu na sam skok później, no jak w Deluxe Ski Jump. Tutaj jeśli się wybijemy za wcześnie albo za późno, no to naprawdę tracimy dużo na odległości. Kolejnym elementem jest sam lot i lądowanie. W skokach narciarskich 2002 po wyjściu z progu wystarczy tylko cofnąć myszkę i koniec, lecimy. Tam jak gdyby nie trzeba nią operować. No w Deluxe Ski Jump też jest inaczej i trudniej, no bo tutaj jeśli za mocno damy myszkę do tyłu albo za lekko, no to jednak ten zawodnik nam się w locie będzie ustawiał albo za mocno, albo za słabo. No i to też wpływa bardzo mocno na długość skoku. Samo lądowanie z kolei jak gdyby też w Deluxe Ski Jump jest łatwiejsze, no bo tutaj jak gdyby nie musimy przesuwać myszki do przodu, jak to ma miejsce w skokach narciarskich 2002, tylko po prostu przyciskamy lewy przycisk myszy albo prawy i on sam jak gdyby nam podchodzi do lądowania i ląduje telemarkiem. Jeśli dwa przyciski przyciśniemy, no to ląduje na dwie nogi. Ale jeszcze jednym ważnym elementem, który różni właśnie te dwie gry, jest to, że w Deluxe Ski Jump mamy jeszcze coś takiego jak element przejścia z wyjścia z progu do fazy lotu. I on, kto wie, czy nie jest po prostu najważniejszy. Tu chodzi o to, żeby po wyjściu z progu jak najszybciej ustawić tego zawodnika w dobrej pozycji. Później oczywiście w locie możemy tą sylwetkę korygować, ale moim zdaniem to wyjście z progu i ustawienie zaraz po wyjściu z progu tego zawodnika na dobrej pozycji to jest jeden z najważniejszych elementów w tej grze. Dlatego takie są główne różnice. No wychodzi na to, że jednak Deluxe Ski Jump 3 jest trudniejsza od skoków narciarskich 2002, ale zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj sobie zagramy w Puchar Świata. Puchar drużynowy zostawimy na kolejny odcinek. I teraz tak, fajne w tej grze jest to, że możemy sobie zrobić tyle zawodników, ile nam się podoba. Z krajów, które tylko sobie sami możemy wymyślić. I dodatkowo możemy im nadawać poziom umiejętności oraz stabilność formy. Ja jak widzicie tych zawodników tutaj narobiłem chyba z 200. To są wszyscy zawodnicy, którzy w tym roku, może nie w tym roku, w tym sezonie startowali w zawodach FIS-owskich. Czyli od Pucharu Świata przez Puchar Kontynentalny aż do FIS Cupu. Oczywiście ja sobie z tych 200 zawodników wybrałem 92 najlepszych, jak gdyby, ale najlepszych z danego kraju. Ja trochę inaczej jak Pertile zrobiłem, bo Pertile obciął te limity, że może być maksymalnie 5 zawodników z danego kraju, ale tam jest to wszystko układane według tej listy rankingowej, światowego jakiegoś rankingu, coś w tym stylu. U mnie czegoś takiego nie ma, u mnie każde państwo ma dostęp do 5 maksymalnie zawodników w Pucharze Świata. Dodatkowo u mnie nie ma żadnych tam wywalczania praw startu w Pucharze Świata, dlatego no nie trzeba mieć jak gdyby najpierw punktów FIS Cupu ani Pucharu Kontynentalnego. Od razu każdy zawodnik, 5 zawodników z danego państwa może po prostu wystawić reprezentację do naszego Pucharu Świata. Teraz tak, jak ja dobierałem te poziomy umiejętności? No to najprościej będzie to pokazać na przykładzie Stefana Krafta. Tylko muszę go znaleźć. Ryoyu Kobayashi, Stefan Kraft.
No i jako, że on jest pierwszy w Pucharze Świata, no to mu przysługuje 100%, czyli poziom umiejętności na 100%, stabilność formy na 100%. Drugi w Pucharze Świata jest Andreas Wellinger, no to mu przysługuje 99% umiejętności poziom i 99% stabilność formy. No i tak z każdym kolejnym zawodnikiem w Pucharze Świata schodzimy w dół. Oczywiście tych wartości by mi w końcu zabrakło, więc na przykład już przy tam zawodniku, który ma 20 miejsce i mu odpowiada około 80%, no to już na przykład dwóch czy trzech zawodników podpisywałem pod 80%. I myślę, że to jest jak gdyby najlepszy schemat do nadawania tych poziomów umiejętności. Brałem pod uwagę najpierw Puchar Świata, a w zasadzie punkty Pucharu Świata, czy klasyfikację generalną Pucharu Świata, później klasyfikację generalną Pucharu Kontynentalnego, później zawodników, którzy startowali w Pucharze Świata, ale nie zdobywali punktów, później zawodników, którzy startowali w Pucharze Kontynentalnym, ale nie zdobywali punktów, później zawodników, którzy startowali w Pucharze Świata, ale się nawet nie kwalifikowali, później zawodników, którzy startowali w Pucharze Kontynentalnym, ale się nie kwalifikowali i dopiero na samym końcu zawodników, którzy zdobywali punkty FIS Cupu, no i tak dalej, już nawet tam jakieś zawodnicy z dalszych miejsc, którzy nawet się do konkursu, powiedzmy głównego w FIS Cupie, nie kwalifikowali. No i takim na przykład przykładem może być Hongling Zhu z Chin. Jemu umiejętności ustawiłem na 40, zresztą wszyscy zawodnicy, którzy właśnie jak gdyby nawet nie punktowali w FIS Cupie, no to mają te umiejętności i stabilność formy na poziomie 40%. Dodatkowo tak, musimy stworzyć nowego zawodnika, którym będziemy skakać my. I wybór upadł w moim przypadku na młodziaka z Słowacji, Hektora Kapustika. I nim będziemy sobie dzisiaj grać. Oczywiście wybieramy, że my nim będziemy sterować. No i tutaj jeszcze musimy sobie wybrać kolor stroju. Ja sobie wybiorę taki, który często używałem w Deluxe Ski Jump, czyli tak. Kask będzie niebieski. Gogle mogą być czarne, kołnierz może być czarny, rękawice mogą być czarne. Rękawy będą czerwone. Spodnie będą takie jak gdyby szare, chociaż mi bardziej chodzi o srebrny kolor. Buty też mogą być czarne, wiązania mogą być czarne. I narty będą zielone. To jest niejako nawiązanie trochę do stroju tego pierwszego Adama Małysza, jak on chyba zaczynał tą swoją wielką karierę. On wtedy miał kask Red Bulla. Kombinezon miał właśnie taki, że góra była czerwona, spodnie były takie srebrne, no i te klasyczne narty Elana zielone. Ja już tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo oczywiście no jakieś tam kolory, odcienie tych kolorów mogą się zróżnić. Ale ja przeważnie tak skakałem w Deluxe Ski Jump i tak będziemy też dzisiaj skakać. Także my rozpoczynamy karierę naszym Hektorem Kapustikiem. Musimy go jeszcze zaznaczyć, żebyśmy mogli nim skakać. Nie, tu był Halvor Egner Granerud. Hektor Kapustik. Dobrze, także tak, zawodników mamy załatwionych. Ogólnie jest 93 zawodników z nami. Większość reprezentacji ma po tych 5 zawodników. Niektóre reprezentacje mają mniej, ja na przykład tutaj jak możecie zobaczyć, to wybrałem nawet Szwedów, wybrałem też na przykład Kanadyjczyków, no ale oni to będą marginesem tylko tutaj. Tak naprawdę ta czołówka, która jest w Pucharze Świata, no to będzie się liczyć w walce o zwycięstwo. Następnie przechodzimy na skocznie. Skocznie sobie wybrałem wszystkie, bo warto się spróbować na wszystkich skoczniach. No i w ustawieniach. Z początku miałem robić podwójny puchar, ale powiem Wam szczerze, że tak. Odpaliłem sobie jedne zawody w Pucharze Świata i zaraz zobaczycie, dlaczego ten podwójny puchar na razie nie wchodzi w grę. Także to sobie odznaczamy. Losowa kolejność oznaczone. Skoki przeciwników nie będziemy oglądać, bo to byśmy tutaj siedzieli pół dnia. Letnie skocznie też odznaczamy, bo my mamy zimowy Puchar Świata. No i autozapis Pucharu Świata zostawiamy. Punktacja według pozycji. Może być jeszcze punktacja według not, ale według pozycji jest lepsza. Szkoda, że nie ma punktacji według długości skoku, bo to też by była dobra opcja. Ale jako, że jej nie ma, to zostawiamy punktację według pozycji.
No i możemy pomału rozpoczynać nasz Puchar Świata, bo już się trochę nagadałem. I właśnie tutaj, dlaczego nie ma podwójnego Pucharu Świata? Bo ja myślałem, że to będzie tak jak w skokach narciarskich, że naciskamy przycisk, wszystkie wyniki jak gdyby nam się od razu pokazują. Tutaj jednak to trwa trochę dłużej i przerobienie wszystkich wyników dla 93 zawodników, no to myślę, że nam około pół minuty, może minutę zajmie. Więc podwójny Puchar Świata z taką ilością skoczni, no to jednak doszedłem do wniosku, że trochę za długo by to zajęło. Więc dzisiaj, może wyjątkowo, a może nie, rozegramy sobie tylko pojedyncze zawody na każdej skoczni. Zaczynamy od Norwegii. I powiem Wam tak. Kiedyś bardzo dużo grałem w Deluxe Ski Jump. Natomiast ostatnie moje takie naprawdę dobre zawody to chyba były z 10 lat temu lekko. Dlatego po 20 skokach około treningowych i kilku skokach, w zasadzie jednym skoku w Pucharze Świata, który sobie rozegrałem przed nagrywkami, no to jak gdyby tej gry się na nowo będę musiał uczyć. Tutaj nie jest tak jak w skokach narciarskich 2002, że po x latach przerwy wracamy i tam praktycznie się nic nie dzieje, tam można sobie z marszu wejść w tą grę i znowu dobrze skakać. No tutaj trzeba jednak do tej kontroli nad zawodnikiem, kontroli nad myszką powrócić. Ale mówię, z każdym kolejnym skokiem powinno być coraz lepiej. Zresztą tutaj też taka losowość tych naszych wyników to jednak może zależeć dużo od tego właśnie, jak ten zawodnik wyjdzie z progu, jak my go ustawimy w powietrzu, od warunków atmosferycznych i tak dalej. Niemniej jednak tak, pierwszy skok to jest 95 metrów. No i na razie mamy ósmą pozycję, z tym, że jeszcze dużo zawodników nawet nie oddało skoków w kwalifikacjach, więc dalej jedziemy. No i to jest około nawet nie jedna sekunda na jednego zawodnika, no ale mimo wszystko trwa to zdecydowanie dłużej niż w skokach narciarskich 2002. Pierwsze kwalifikacje się pojawiają, no może z tym skokiem nam się uda zakwalifikować. Tak, kwalifikacje mamy, także jeden jeszcze skok w tym konkursie oddamy. Chociaż na 42. miejscu kwalifikacje kończymy, ale o punkty Pucharu Świata to tutaj naprawdę może być bardzo ciężko. Co prawda my gramy Hektorem Kapustikiem, czyli bardzo, bardzo młodym zawodnikiem. No i jak gdyby jego forma na razie nawet nie jest na kwalifikacje do Pucharu Świata. No ale zobaczymy, co nam się uda nim zdobyć. Każde chyba punkty Pucharu Świata to będzie naprawdę ogromny sukces w tym pierwszym odcinku. Na razie przebrnęliśmy pierwsze kwalifikacje, które wygrał Filip Rajmund przed Peterem Prewcem i Piusem Paszkę. Tu jest fajne to, że troszkę inaczej jak w skokach narciarskich 2002 też, jednak ta losowość będzie zdecydowanie większa. Czyli szanse na zwycięstwo będzie miało więcej zawodników, szanse na punkty będzie miało więcej zawodników. Jeszcze tylko odnotujmy, że ostatni był Ilja Mizerny z Kazachstanu i Mitchell Penning z Kanady, ale on chyba miał nawet wywrotkę. No oni mają po 0 punktów, ale dobra, kwalifikacje kwalifikacjami, przechodzimy już do konkursu głównego, czyli pierwsza seria. No i zobaczymy, niestety wiatr jest w plecy i to dosyć mocny. Poza tym wyjście z progu słabe, jeszcze wywrotka. Także kompletnie nieudany ten pierwszy konkurs. No niestety, im mniejsza skocznia, tym jednak trzeba się tam szybciej zbierać do tego wszystkiego. Chociaż już po wyjściu z progu wiedziałem, że z tego skoku nic nie będzie. Można było ustać, to byśmy nie mieli przedostatniego miejsca. Ale co ciekawe, Chińczyk za nami. No trudno, zaczynamy od 49. pozycji. Chociaż tutaj jeszcze walka w tle się rozgrywa o to, kto wygra pierwsze zawody. A zwycięzcą pierwszych zawodów będzie o Andreas Wellinger. Ale co ciekawe, Renni Kaido na drugiej pozycji. To jest naprawdę jego sukces, natomiast Stefan Kraft dopiero 13. No i mimo, że on tam ma ustawione i umiejętności i stabilność formy na 100, no to skończył zawody na 13. pozycji. Dobrze, drugie zawody. Tutaj klasyfikacja generalna. 40 konkursów. Jakby był podwójny puchar, byłoby 80. To zdecydowanie za dużo. A drugie zawody będą w Finlandii. Hill size 218. Szkoda, że w sumie nie ma chyba jak gdyby możliwości podejrzenia, jaki jest punkt konstrukcyjny.
No teraz wyjście z progu było dobre. Dobra, lądujemy, nie ma co przeginać. 173 metry. Powiem wam, że skok dobry. To na kwalifikacje na pewno będzie. Ciekawe, czy by nam się udało nawet gdzieś wskoczyć do pierwszej trzydziestki. Myślę, że są na to szanse. No tak, 26 miejsce w kwalifikacjach, czyli bardzo dobry wynik. Aczkolwiek teraz muszę podkreślić, że powtórzenie tego skoku, no to na pewno nie będzie łatwe. Tutaj póki co to bardziej będzie mi musiało dopisywać szczęście niż moja aktualna forma, chociaż akurat ten skok też bardzo dobry. 172,5 metra powiedzmy. Na razie pierwsze miejsce, czyli to już nam mówi o tym, że my będziemy w konkursie głównym. A w zasadzie nie w konkursie głównym, będziemy w drugiej serii. No i zobaczymy, na którym miejscu, z którego miejsca my będziemy atakować, albo z którego miejsca będziemy się starać utrzymać naszą pozycję. 23 miejsce. 156,3. No to dobrze. Kolejny skok, druga seria. Także pierwsze punkciki już w drugim konkursie Pucharu Świata. No to fantastycznie nawet bym powiedział. Z tym, że teraz jest wiatr trochę gorszy. No i od razu to się przełożyło na skok. 127 metrów. Czyli spadamy na ostatnie miejsce. 30. Czyli nie będzie punktów Pucharu Świata, będzie jeden punkt. No ale i tak bardzo, bardzo dobry pierwszy skok, o tak powiem, bardzo dobry pierwszy skok, bardzo dobry skok w kwalifikacjach. No ten drugi to niestety, no dałem ciała, tu muszę od razu powiedzieć, bo do Kamprehera nam dużo nie zabrakło, żeby go wyprzedzić. No i można było powalczyć o te dwa punkciki, no ale dobra, Hector Kapustik, pierwsze punkty Słowacji od niepamiętnych lat. Ostatnio był artykuł na Ski Jumping, to żebym nie pomylił, chyba pierwsze punkty od 16 lat. A w generalce z tym jednym punktem mamy egzekwo z Pawłem Wąskiem, 33 miejsce. Na razie prowadzi Andreas Wellinger, chociaż akurat sobie nie zobaczyłem w sumie, kto te zawody wygrał w Finlandii. No ale mniejsza z tym. Lecimy dalej. Tym razem Czechy, Hillside 192. No to można powiedzieć, że to chyba będą jakieś zawody w Harachowie. Tate Franz na razie dobrze. 160 metrów. Nie wiem, czy autor tej gry jak gdyby specjalnie zrobił to, żeby te wyniki jak gdyby trochę dłużej trwały, czy od czego to zależy. Ale jednak lepiej by było tak jak w skokach narciarskich 2002. Przyciskamy przycisk i od razu nam się wszystkie wyniki wyświetlają. 152 metry, na razie trzecia pozycja. To nam daje już kwalifikacje do konkursu głównego. I te kwalifikacje kończymy na 27 pozycji, czyli skok w granicach tych 150 metrów to myślę, że dałby nam kolejne punkty Pucharu Świata. No tylko ten skok jeszcze trzeba powtórzyć, ale wiatr jest taki niby boczny, ale ten wiatr to jest jeszcze taki znośny. Dobre wyjście z progu, dobra sylwetka w locie i bardzo dobry skok z tym, że z wywrotką. 165 metrów, prawie 166 metrów, ale mikrosekunda zaważyła o tym, że ja go nie ustałem niestety. Ale to się nic nie dzieje, bo i tak mamy drugą pozycję, tylko za Remo Imhoffem.
Czyli tu mimo tego upadku i tak może być w miarę dobra pozycja wyjściowa. Oczywiście dobra jak na nas, 24 miejsce. Piotrek Żyła, 29. No tak, nie ma się co oszukiwać, że Polacy w tym sezonie raczej słabo sobie radzą. Co jest zresztą odwzorowane w tej grze. Ale teraz już się skupmy na skoku, bo nie dość, że warunki tragiczne. No to jeszcze skok też cieniutki. 130 metrów. Ale jesteśmy przed Niko Kytosaho. Także kolejne co najmniej 2 punkty nam wpadną na konto. Tak, skończyliśmy na 29 pozycji. No szkoda, bo znowu kwalifikacje i pierwszy skok dobre, drugi skok cienki, z zastrzeżeniem, że tam były słabsze warunki, ale to bardziej po prostu jeszcze ta moja forma no jest taka, że tutaj właśnie mówię, tu bardziej na razie szczęście mi dopisuje, jeśli są dobre skoki, a 3 dobre skoki powtórzyć w jednych zawodach, no to może jeszcze nie teraz, aczkolwiek no to wszystko zależy od tego, jak mi to będzie szło. Wygrał paszkę przed Lindwikiem i Wellingerem. 4. Daniel Czofenik. Na razie Kraft 8. miejsce. I on w generalce akurat ma 15. pozycję dopiero. On zgromadził 62 punkty, gdzie Wellinger 240. My pomalutku ciłamy te punkciki i 34. pozycja. Ale mówię, to są początki. Japonia HS 248. I jednak przy dużej ilości dobrych zawodników, no to tutaj nie jest łatwo o no punkty jak punkty, ale o walkę o jakieś czołowe miejsca to nawet nie ma mowy jeszcze o tym. Dobra, w kwalifikacjach, jako że skok był dosyć odległy, to nawet nie było co szarżować. Lepiej sobie w kwalifikacjach pewnie wylądować. 187,5 metra za Urlaubem i Czekonem. Ale z kwalifikacją i to pewną znowu. Znaczy tu jest tak, bo HS jest 248. Tym razem akurat Stefan Kraft stanął na wysokości zadania, on ma 250 metrów. Taką długość uzyskać przy naprawdę dobrej formie to też nie jest tak prosto. Dlatego ci zawodnicy, którzy tutaj mają te 100%, a w zasadzie nawet przypuszczam, że i do 90%, no to jak gdyby mogą być poza zasięgiem, nawet jak jest się w dobrej formie. Ale wydaje mi się, że te moje skoki nie są najgorsze. Jeśli mamy wiatr pod narty, to one nawet są w miarę ok. 183 metry. Trzecia pozycja. Czy to nam da kolejne punkty, kolejny awans do drugiej serii? Nie. Patrzcie, 32 pozycja. Z tym, że przeskok na 30 miejsce do Zografskiego był ogromny, bo jednak my 133,5 punktu, on miał 150. No to niestety Japonia dla nas nie jest szczęśliwa. Tym razem bez punktu. Na razie mieliśmy 30 i 29. Ja to sobie muszę w sumie notować i zapisywać, żeby pod koniec zrobić takie jak gdyby swego rodzaju podsumowanie. Jeśli oczywiście będzie co podsumowywać, ale miejmy nadzieję, że może tam nawet i do pierwszej piętnastki w jakimś konkursie nam się uda wskoczyć. Kolejne zawody w Japonii wygrał Jan Herl przed Lindwikiem i Kraftem. Kraft w końcu na podium. Tym razem znowu Wellinger na 8 pozycji, ale on nadal utrzymuje prowadzenie w Pucharze Świata. No, nasz dorobek się nie zmienił. 3 punkciki, 34 pozycja. Tutaj akurat też się nic nie zmienia. I kolejne zawody. Włochy, HS 146.
No to albo Turyn Pragelato, chociaż Turyn Pragelato to te chyba skocznie zostały już zniszczone. Albo Predazzo. Predazzo chyba prędzej. No te skocznie oczywiście nie są odwzorowane do tych prawdziwych. Ale te kraje, które goszczą Puchar Świata, to można sobie jakieś tam skocznie przyjąć do nich. No i zobaczymy. 9. pozycja w kwalifikacjach. Kwalifikacje przebrniemy. Ale to na razie nie jest skok na pierwszą 30, czyli byśmy się musieli poprawić. I to znacznie, bo my kończymy na 39. pozycji. Do 30. miejsca Zografskiego, no tym razem 10 punktów brakuje. Kwalifikacje wygrał Geiger. No i dobra, pierwsza seria. Ale wiatr jest masakryczny. Chociaż o dziwo, to był bardzo dobry skok. 120 metrów. Na razie trzecia pozycja. Za Insamem i Bresadolą, ale oni skaczą u siebie. To nie dziwi. Ale tutaj wygląda na to, że kolejne punkciki nam wpadną na konto. No tak, 28. pozycja, także w sumie dużo nie brakowało, żebyśmy z tej 30 wypadli. Ale dobra. Wąsek, Fettner za nami. No to ciekawostka, bo Fettner akurat jest dobry. No i tak, Fettner udowodnił w drugim skoku, że on jest dobry. Wąska myślę, że przeskoczymy. On miał tylko 93 metry. Ale ugrać coś więcej niż 29. pozycja, to chyba będzie ciężko. Mimo dwóch dobrych skoków, bo to jest 118 metrów. No przy Hillside 146 to może to nie robi jakiejś wielkiego szału. Ale ja jestem zadowolony z tych skoków. I patrzcie, jeszcze tak, prześcignęliśmy Bresadolę i Insama. Na ojczystej ziemi się spalili. Dużo nam jeszcze nie brakło do Timiego Zajca. Ale to słuchajcie, czyli poprawiamy swój najlepszy wynik. 27. miejsce. We Włoszech. Ciekawe, czyli raz, dwa, trzy, cztery punkciki kolejne wpadają do nas na konto. Ale powiedzmy, jakbyśmy chcieli w granicach 15. miejsca się zakręcić, 265 punktów, to jest 40 punktów różnicy. I to są skoki na poziomie 130 metrów, plus minus. Czyli jeszcze trochę brakuje. W generalce, jak my tu stoimy, dalej 34. pozycja, ale już 7 punktów mamy. I tym razem trafia na Rosję. No w Rosji trochę tych skoczni jest. Nie tak dużych. W sumie tak, w Deluxe Ski Jump 2 to tam akurat te skocznie były takie, że one się jak gdyby różniły, bo na przykład Słowacja była bardzo, bardzo innym skocznią niż na przykład Anglia. Stany Zjednoczone tam były taką trudną skocznią, chyba Niemcy. Tutaj natomiast to wygląda na razie, że jak gdyby skocznia nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. To znaczy nie ma jakiegoś długiego najazdu, nie ma krótkiego, nie ma jakiegoś trudnego. Ale teraz cieniutko. Już było wiadomo po wyjściu z progu, że to jest cienko. Raczej bez szans na kwalifikacje, bo teraz mamy 30. pozycję. To jest za daleko. Tutaj jeszcze by musiało pełno zawodników popsuć swoje skoki, ale ja już nawet na to nie liczę. Z czego jeszcze tutaj jest tak, że ta pierwsza dziesiątka ma kwalifikacje od razu. No tak, 63. pozycja. Szkoda, bo warunki były dobre, ale z tego co widziałem, chyba za wcześnie się wybiłem z progu. No to dobra, Rosja niestety dla nas nie będzie udana. Zobaczymy jeszcze tylko, kto wygra te zawody.
Ale mówię, nie wiem, dlaczego ten komputer tak mieli długo te wyniki. Czemu autor to tak wymyślił sobie? No bo przypuszczam, że jednak od jakości komputera to chyba nie zależy. Zawody wygrywa Michael Hajbek przed Kraftem i Prewcem. No my musieliśmy się tym razem obejść smakiem, ale dobra. Zawody w Rosji zostawiamy za nami. No co ciekawe, ten Nikai do 17 miejsce w Pucharze Świata, a udało mu się jedno miejsce na podium zdobyć. I teraz Słowacja. O, to teraz znowu my skaczemy u siebie. Słowacy na razie, tak mi się teraz przypomniało odnośnie tej Słowacji, że Słowacy na razie w tym sezonie nigdzie nie startowali, więc ich w Pucharze Świata nie ma. No oprócz oczywiście nas, ale no to my jak gdyby skaczemy Hektorem Kapustykiem, dlatego on jest dodany. Słowacja HS 180. No akurat na Słowacji teraz chyba żadnej skoczni czynnej nie ma. Słowaków ogólnie jest chyba trzech teraz. Erik Kapias, Hektor Kapustik i jeszcze jeden, Jakub Karkalik, chyba coś takiego. I Kapustik z Karkalikiem mieli skakać teraz w piątek na Mistrzostwach Polski. Ale Mistrzostwa Polski zostały odwołane. No i u siebie to by się przydało zaprezentować dobrze. Ale dobry skok to raczej nie był. 125 metrów. To będzie tak na granicy kwalifikacji. Już wiemy, że my tą kwalifikację do konkursu mamy. Natomiast jeśli my byśmy chcieli tu zapunktować, to skok musiałby być dużo, dużo lepszy. Bo 43. pozycja w kwalifikacjach. 125 metrów. Nota 119. Tu mamy notę 139. No te 10 metrów to na pewno byśmy się musieli poprawić. No to dobra, pełne skupienie teraz. Podobny skok. Siódma pozycja. No to raczej bez szans na 30. Chociaż poczekajmy, bo tam widzę, niektórzy za nami lądują. Nie, nie udało się. 35. pozycja. W porównaniu do kwalifikacji awansowaliśmy, ale do 30 nam zabrakło 10 punktów. Czyli dużo. Mimo że skok lepszy niż w kwalifikacjach, to niestety awansu do drugiej serii nie ma. A szkoda, bo skakaliśmy u siebie. Oczywiście to tam u siebie, nie u siebie, to nie ma większego znaczenia. To jest tylko taka bardziej psychologia. No ale można sobie to tak przyjmować, że Słowacja to nasza skocznia i powinniśmy tutaj lepiej skoczyć. Co nie zmienia faktu też, że Słowacy trenują w Polsce. Na razie nas ktoś wyprzedził, bo mieliśmy 34. miejsce, mamy 35. Ale dobra, lecimy dalej z tym Pucharem Świata. Teraz czas na Austrię HS 197. No to tutaj nie może być inaczej jak Tauplitz Bad Mittendorf. No i na razie 137 metrów i Pciolu z Turcji prowadzi. No to wydaje się, że dużo nie trzeba skoczyć, żeby objąć prowadzenie. No ale ponad 3 metry w plecy. To może być tak, że i te 137 nie skoczymy. Skoczyliśmy 106, niecałe. Oczywiście z błędem po wyjściu z progu. No ale te warunki też swoje zrobiły. Także kolejne zawody, w których nie ma mowy o kwalifikacji w ogóle do konkursu. 66. pozycja. No to jestem zdruzgotany.
Kobayashi, Kubacki, Tande. Kto będzie prowadził? Po pierwszej serii prowadzi Lindvik przed Wellingerem i Deschwandenem. O, a Deschwanden wygrał. Ale ciekawostka. Co prawda on ma dobrą formę w tym sezonie, ale na zwycięstwo... No, gratulacje mu składam jak najbardziej. W generalce on jest na czwartej pozycji, prowadzi Wellinger. Najlepszy z Polaków, tak tylko odnotujmy, jest Dawid Kubacki na 22 pozycji. Ale to jest dopiero 8 konkurs z 40. Także tutaj jeszcze jest skoków, a skoków. Jakbym chciał zrobić taki godzinny odcinek jak zwykle, to nie ma szans, żebyśmy się wyrobili. Ale zobaczymy. Dobra, skaczemy, bo dobry wiatr pod narty. Z tym, że mała skocznia, ja małych skoczni nie lubię, 77 metrów, 10 pozycja, aha, to Kanada, HS107, kwalifikacje do konkursu samego mamy. Ale póki co te kwalifikacje kończymy na 41 pozycji. Trochę by się trzeba było poprawić. Kiedyś było tak, że im niby mniejsza skocznia, tym się powinno później z progu wychodzić. Ale czy to jest naprawdę, czy nie? No to ciężko mi powiedzieć. Teraz chyba za późno trochę jednak z tego progu się wybiłem. 67 metrów. Ósma pozycja na razie. Kilku zawodników wyprzedziliśmy, ale o awansie do drugiej serii to my możemy tylko pomarzyć. 41 pozycja, czyli tak jak chyba skończyliśmy kwalifikacje, tak kończymy konkurs. Znowu bez punktów. No ale to może teraz być taka seria. Tutaj tylko nam już później całą 30 pokazuje. Laje przed Rajmundem i Czofenigiem. O, i teraz Polska, HS269. Może tutaj nam się uda coś wyskakać fajnego. No my mamy około te 35. miejsce w Pucharze Świata, czyli w kwalifikacjach po naszym skoku musielibyśmy być w granicach 15. miejsca, żeby nam to dało pewną kwalifikację. Natomiast jeśli chcemy coś osiągnąć, no to musimy tutaj już naprawdę zacząć skakać lepiej. Bez szans. No coś jeszcze nie gra, tak jak powinno. Są konkursy, że nam się udaje wskoczyć i przejść w kwalifikacje, a są jeszcze takie konkursy jak ten, że 61 pozycja w takim towarzystwie jak Ilja Mizernych i Xiao Yang Zhu z Chin. No to nie wypada rzeczywiście. No ale póki co nic więcej nie mogę zrobić. Mówię, tutaj jest jednak praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka. W odróżnieniu do skoków narciarskich 2002, bo tam to po prostu trzeba zbierać kasę na dobry strój i narty, no i trenować. Tutaj nam te elementy odchodzą, a tutaj jest bardziej tylko i wyłącznie nasza aktualna kondycja. Peter Preft przed Geigerem i Ryoyu Kobayashim. No to Preft drugi raz na podium i pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Ale dobra, my tutaj nie zastanawiamy się nad generalką i lecimy dalej. Szwajcaria, HS157.
140 metrów ma Kamil Stoch w kwalifikacjach, ale w sumie bardziej byśmy się musieli odnosić do wyniku Amana i Insama. Oni w okolicach 120 kilku metrów skoczyli, a warunki wyśmienite. No i ile to będzie metrów? 123. No to akurat za Amanem i Insamem jesteśmy, ale w końcu skok na jakimś poziomie. Trzydzieste trzecie, czyli jeszcze mało do awansu do drugiej serii. Ale tutaj chociaż jakieś nadzieje są. W kwalifikacjach był dobry wiatr. Teraz też jest w miarę dobry. Podobny skok. 119 metrów, ale już teraz siódma pozycja. Musiałyby się warunki diametralnie zmienić. Chociaż czekajcie, pomalutku za nami niektórzy zawodnicy. Nie, jeszcze spadliśmy o jedno miejsce, na 34 pozycję. Ale do 30 Zografskiego 2 punkty niecałe nam brakło. No tutaj akurat można było powalczyć. Szkoda, że się nie udało. A kto wygrywa? Wygrywa Laje przed Paszkę i Hajbekiem. No dobra, 11 konkursów za nami, a kolejny konkurs to Szwecja HS 121. No ja jestem raczej taki, że lubię te większe skocznie, ale kto wie, może na tych mniejszych też nam się uda coś wyskakać. Błąd przy wyjściu z progu i lekki błąd w locie, ale 84 metry, 12 pozycja, ostatni, który się kwalifikuje. No to będzie szansa, żeby się poprawić. Chociaż na przykład kilku zawodników, którzy byli przed nami, to spadli za nas z kolei. Więc aż tak tragicznie to nie wypadło. 44 pozycja w kwalifikacjach. No ale tu by się w końcu przydało jakieś punkty znowu zdobyć. Z tym, że przy takim wietrze w plecy, no to... I jeszcze z wywrotką. Ale tutaj było doskonały przykład tego, że po prostu za późno przeszedłem z tej fazy wyjścia z progu do lotu. Trzeba szybciej, bardziej energicznie myszką jednak się cofnąć. Na szczęście nie jestem ostatni. Bo Chińczyk i Koreańczyk za mną. No tak, 48 pozycja. I kolejne zwycięstwo Wellingera przed Kraftem i Laniszkiem. Zobaczmy, jak my to stoimy. My spadamy na 39 pozycję. Razem z Niko Kytosaho jesteśmy. Mamy po 7 punktów. Natomiast punkty zdobywało 47 zawodników. Marusiak z Ukrainy i Wasel ze Szwajcarii po jednym punkciku. Z tym, że mówię, my ostatni raz punkty dosyć dawno temu zdobyliśmy. Więc czekamy nadal na przełamanie. Może to przełamanie przyjdzie na niemieckiej skoczni. No bo nie mogę powiedzieć, nie jestem zadowolony z tych moich skoków na razie. Ja się tutaj oczywiście cudów nie spodziewałem. I nadal nie spodziewam. No i dziękuję właśnie, to jest ten minus w Deluxe Ski Jump. Jeden fałszywy ruch myszką. Przyciśnięcie klawisza w nieodpowiednim momencie, no i też niestety, ale skok jest spalony.
No to teraz to już w ogóle się załamałem. No ale Deluxe Ski Jump ma to do siebie, że tutaj no może w pewnym momencie się jednak pojawić taka frustracja, jak te skoki będą nadal tak słabo wyglądać. No oczywiście tutaj w Niemczech to był wypadek przy pracy, no. Trzeba panować nad palcami. No ale niemniej kolejny, a w zasadzie nie skok, no kolejne zawody nieudane, bo to nawet nie był skok. To był zjazd niczym kiedyś Loisel w Zakopanem i Ito w Sapporo. Z tego co pamiętam. USA HS 171. Arti Aigro na razie na prowadzeniu 114 metrów. No ta czerwona linia to chyba była właśnie mniej więcej granica pierwszego miejsca. Dzięki dobrym notom to my to pierwsze miejsce mamy. 0,2 przed akurat Aigro. Chociaż skok był krótszy. No przeliczników tu nie ma, dlatego tu aż takich dużych różnic też nie będzie. Ale poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy. O, 30 pozycja. No to już by było fajnie, jakbyśmy tutaj weszli do drugiej serii. Z tym, że znowu jest ten problem, że trzeba powtórzyć co najmniej taki sam skok. Jak nie lepszy. A my chyba jednak gorzej skoczyliśmy, chociaż ta niebieska linia daleko nie była. Trzecia pozycja. No to chyba będziemy, bo już widziałem tam dwóch zawodników za nas spadło. Także Stany Zjednoczone dla nas szczęśliwe będą. A nie, nie będą szczęśliwe. 37 pozycja, to jak ja to liczyłem? Aha, bo tutaj nie jest klasyfikacja po kwalifikacjach, tylko jest klasyfikacja według Pucharu Świata, a my w Pucharze Świata mamy 30, tam chyba 9 miejsce. I jak wtedy byliśmy trzeci, no to mimo wszystko jeszcze później 40 zawodników, czyli to tak nie działa. Tu się zagapiłem. Szkoda, bo myślałem, że znowu będą punkty. A do punktów nam brakło, no dużo brakło. Bo akurat tutaj 31 Zografski miał 113 punktów i z nim jeszcze by można było powalczyć, ale później już jest przepaść, bo Tande miał 122 punkty. No ale szkoda, bo po pierwszych, po kwalifikacjach jednak ta 30 pozycja była. Dobry prognostyk na całe zawody, ale niestety się nie udało. No a Wellinger tutaj niczym w skokach narciarskich 2002 się nie poddaje. Chociaż Kraft już go zaczyna gonić. W ostatecznym rozrachunku myślę, że on go dogoni i przegoni. Ale na razie jeszcze ma pierwsze miejsce. Francja HS 235. No i Hektor Kapustik. Dobre warunki znowu. Troszkę chyba za wcześnie się wybiłem z progu, ale na razie w locie to wygląda w miarę ok. Chociaż może nie tak do końca ok. Ale piąta pozycja na kwalifikacje. Mam nadzieję, że to starczy. Chociaż jesteśmy pierwszymi, którzy się muszą... No tak, jest kwalifikacja. Ktoś za nas spadł na szczęście, chyba Fettner. Czterdzieste miejsce. Aha, to tu jest też ciekawostka kolejna. Dopiero teraz na to zwróciłem uwagę, że chyba na tych większych skoczniach to tylko czterdziestka wchodzi do konkursu.
No to tego też nie wiedziałem, tak się przyznam szczerze. Potrzebne, aby prowadzić 175,5 punktu, czyli 208,5 metra. Było blisko, ale upadek. Chociaż w sumie nie wiem, do czego było blisko. To chyba był bardziej rekord skoczni, ten nasz z pierwszego skoku. No ale jakbyśmy się nie wygrzmocili, to by było gdzieś około 30, 132. No to nadal by jednak brakło, ale nie aż tyle co teraz. Tym razem Herl wygrał przed Kobayashim i Lindwikiem. 15 konkursów za nami. No ten początek był naprawdę udany. Ale im dalej w las, jak gdyby tym ciemniej. Nadal 7 punktów na naszym koncie. 42 pozycja. Cały czas tylko spadamy w dół i w dół. No ale jedziemy dalej. Słowenia HS281, czyli największa skocznia w tej grze. Mój osobisty rekord sprzed lat 314 metrów na treningu. Także myślę, że dosyć dobry wynik. Natomiast taki wynik powtórzyć teraz to jest praktycznie niemożliwe. Nie przy tej mojej formie obecnej. Nie. Słabe wyjście z progu, słaby lot. I do tego słabe warunki. Chociaż może jak ktoś jeszcze spali. Ale już tutaj raczej nikt nie spali, bo sami najlepsi skaczą. Powiem tak, jakby się 50 kwalifikowała, to z takim nędznym skokiem nawet byśmy awansowali. Niestety tu nam 3 pozycji zabrakło. A Ipciolu miał 151 metrów. Z tym, że no to by tylko była kwalifikacja jak gdyby do konkursu. W konkursie samym i tak z takim skokiem byśmy nic nie osiągnęli. No ale przed nami jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo treningu jednak, żeby tutaj w ogóle coś osiągać w tej grze. Mimo, że poziom zawodników komputerowych, tak jak mówię, jest bardzo wysoki. No ale tutaj w granicach tego 15 miejsca to by było marzenie się póki co kręcić. No ale też nie oszukujmy się, że dla takiego Hektora Kapustika 7 punktów w Pucharze Świata, no to też pewnie by było marzenie i wielka satysfakcja, dlatego też nie narzekajmy. Estonia HS185. Ciekawe, czy tutaj jeszcze łapie 40 zawodników w kwalifikacjach, czy już 50. No tu było dobre wyjście z progu. Ale lot już troszkę cieńszy. Druga pozycja jest. Za Francesco Cecconem. Tu po wyjściu z progu teraz było widać, że mnie bardzo mocno wyniosło. A to już był dobry prognostyk do tego, że jednak ten lot będzie taki dłuższy. Trochę tam może w locie jeszcze powinienem go bardziej skorygować. Ale to już jest 25. pozycja. I tu jest kwalifikacja atak. Tu jest 50 się kwalifikuje. No i z dobrą pozycją wyjściową. 25. miejsce w kwalifikacjach. Ale kwalifikacje kwalifikacjami. A już sam konkurs samym konkursem. Ale chyba będziemy mieć kolejne punkty. To jest 144 metry. Pierwsza pozycja. I na razie to jest dosyć wyraźna przewaga nad Cecconem, Fobertem i Takeuchim.
No i teraz cały drży, słuchajcie, które nam to da miejsce, bo skok naprawdę był dobry. No 23 pozycja. 145,7. To jest tak 3-4 zawodników można by było przeskoczyć, tylko tak, ja mówię można przeskoczyć, a 23 Kobayashi. Przecież jak on w drugiej serii odpali, no to on nas zostawi w tyle, że aż ho ho. Ale dobrze, ta Estonia widać jest dla nas szczęśliwa. Chociaż teraz zaspałem. No ale jak najwięcej z tego skoku wydusić. Ale nic nie wydusiłem. Już trzeba, w sumie lepiej, jak już się ciągnie do końca skok, to chyba lepiej jest jednak lądować na dwie nogi. Bo skok odległościowo był podobny, 139 metrów to nie było źle. Jakbyśmy wylądowali, to byśmy mieli spokojnie drugie miejsce, myślę. I tak raz, dwa, trzy, cztery, pięciu zawodników przeskoczyliśmy, także to będzie kolejny dobry wynik. Kolejne punkty Pucharu Świata. I słuchajcie, kończymy na 24 pozycji. Z tym, że tak, myślę, że śmiało sobie możemy dopisać około 15 punktów, czyli to jest 270. Skończylibyśmy najprawdopodobniej na 22 pozycji. A tak to mamy tak, 24 pozycję w Estonii. Ja sobie to zapisuję do późniejszych moich statystyk. Ale fajne, kolejne punkty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem punktów. Czyli podwajamy nasz dorobek. I z 14 punktami awansowaliśmy na 40 pozycję. No to sami ocencie, czy to jest dobry wynik, czy nie. Ja na razie nie narzekam. Teraz Rumunia, HS228. Jakby w każdym konkursie tak było. W ogóle zobaczmy sobie, co tu się dzieje na samym końcu stawki. Na samym końcu stawki, no to Mitchell Penning z Kanady, 88 metrów. Xiaoyang Zhu z Chin, 92 metry. Alessandro Batpi, trochę może bardziej znany fanom skoków, też 92 metry. Tarik Van Viren z Kanady. Keiichi Sato. Kevin Maltsev. Andrei Feldorean. Kevin Bickner, słuchajcie. No dzieje się na dole. Kontynuujemy. Rumunia, HS228. Wyjście z progu dobre, ale muszę jeszcze bardziej tutaj kontrolować jednak ten lot. Chyba muszę jednak, żeby ten zawodnik trochę się bardziej kładł na nartach. Przynajmniej w początkowej fazie lotu, a później odpuszczać. No ale łatwo się mówi, trudniej to wykonać. Kwalifikacja pewna, ale skończy się na 29 pozycji. No to dobra. I tutaj mamy, tak, tutaj mamy 40. Także margines błędu jest bardzo malutki. Ale skok dobry. Czy to będzie skok po kolejne punkty? 181 metrów. Na razie prowadzenie. No to myślę, że tutaj nie ma innej możliwości. No i słuchajcie, wszyscy za nami. Będzie pierwsza dwudziestka? Będzie pierwsza dwudziestka jedynka. No to dobra. 21 miejsce. Kto by się spodziewał? Tak, zdecydowanie ja tutaj popełniałem błąd, za słabo się kładłem na nartach. Patrzcie teraz co się dzieje, 188 metrów. Co prawda druga pozycja, ale nie dziwne, bo tylko przed nami Laje, który sieknął 200 metrów w drugiej serii. Czy uda nam się jeszcze kogoś wyprzedzić?
Już widzę, że dwóch się udało, także chyba wskakujemy po raz pierwszy do 20. Tak, 19. pozycja. Hector Kapusti, proszę Państwa. 181, 188 metrów. 1/10 przed Hajbekiem. Niewiele straty do Pero Prewca. 19. pozycja, no oczywiście trzeba to odnotować. I za 19 pozycję wy mi powiedzcie, ile my dostaniemy punktów. Było 14 z 26, czyli 12 punktów. 35 pozycja w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. Pniemy się pomału, pomału do góry. No i nie ma co narzekać. I co czekać, trzeba kolejne zawody rozpoczynać. Dania HS93. Tak jak do tej pory to jest najmniejsza skocznia. ...81 metrów potrzeba do kwalifikacji. No ale jak już było mówione, ja tych małych skoczni nie lubię. Tu się wszystko za szybko dzieje. Chociaż jak będę, jak dobrze zapunktuję, to może i polubię. Kwalifikacja do konkursu jest. Ale to jest skok w granicach 35 miejsca. Czyli troszkę do kolejnych punktów byśmy się musieli poprawić. Ale skok jeszcze słabszy. No i 11 pozycja. No to tutaj to już nawet nie ma mowy o punktach. Myślałem, że może jeszcze warunki nam pozwolą na to, żebyśmy się jednak do tej drugiej serii dostali. Ale my tu skończymy prawie na samym końcu. 42 pozycja. No i po tych dwóch udanych występach w Estonii i w Rumunii, jednak w Danii zdarzyła nam się lekka wpadka. Ale tutaj akurat nie robię z tego wielkiego dramatu. Bo ja się specjalizuję jednak w tych dużych skoczniach. Herl, Kraft i Geiger. Patrzcie, co ciekawe, to Herl akurat już objął prowadzenie w Pucharze Świata. Wellinger drugi, Kraft trzeci. Ale ścisk jest niemiłosierny, czyli nie ma jakiegoś takiego jednego lidera w tym sezonie. Zresztą w ogóle tu cała tak naprawdę 15, cała ta czołówka, no to są takie minimalne różnice, że wszystko się jeszcze może zdarzyć. No najbardziej to jestem pod wrażeniem tego Rena Nikaido. 24 pozycja w Pucharze Świata i drugie miejsce na podium. No to on naprawdę wygrał sporo. Na podium też raz był Sundal, raz Zajc, raz Raimund. On też chyba na samym początku dobrze zaczął, później coraz słabiej. Granerud jeszcze nawet nie stał na podium. Ciekawe. A my mamy na razie 35 miejsce. I słuchajcie, jest 19 konkursów na 40. Ja myślę, że teraz będzie ostatni konkurs na ten odcinek. Ja myślałem, że mi się uda może 40 konkursów rozegrać w jednym odcinku, no ale nie ma szans. To i tak już jest odcinek około godziny wyjdzie. Jakby to było półtorej godziny, może bym jeszcze został, ale tu na pewno się przedłuży jeszcze mocno, dlatego myślę, że nie ma co szaleć. 20 konkursów na odcinek to akurat będzie dobrze. Z samego Pucharu Świata sobie wtedy zrobimy dwa odcinki i myślę, że to będzie najlepsza opcja, dlatego zaczynamy ostatnie zawody w tym odcinku. Ukraina HS203. Zobaczymy, bo chyba wszystkie HS-y poniżej 200 metrów, to jest 40, powyżej 200 metrów to się 40 kwalifikuje, a poniżej to chyba 50. Ukraińcy u siebie jak sobie radzą? Marusiak i Kaliniczenko z kwalifikacją. Ukraińców jest kilku, ale oprócz Marusiaka i Kaliniczenki to oni tam żadnego poziomu nie prezentują jednak. Ale lot niczym Funaki za najlepszych lat. Jak struna leciałem, 179 metrów. Pierwsze miejsce na razie.
O, Piotrek Żyła nas przeskoczył. Ale słuchajcie, ci najlepsi, Forfang, Lidwik, Prewc, Kraft, Geiger za nami. My mamy czwarte miejsce w kwalifikacjach. Z Renem Nikaido ex aequo. No to jest mój życiowy, jak gdyby na razie, rezultat, mimo że to są kwalifikacje. No to wiecie co? No ale tu jest H203A50, czyli może przy HS215 dopiero 40 się kwalifikuje. No ale dobra, tu nie będziemy się kwalifikacjami przejmować. My tutaj mamy szansę na naprawdę dobre miejsce. No tak, tylko że teraz już są warunki pogodowe trochę gorsze. Ale skok mimo wszystko dobry. 157 metrów. Trzecia pozycja. Zawalto i Kytosaho. I to będzie miejsce, które... 28, no bo już tak leciałem w duże, ja myślałem, że ja w ogóle się nie zakwalifikuję do tej 30. No to zjazd w dół ogromny, z 4 miejsca na 28. Trzeba się poprawić. Ale się nie poprawię, bo skok podobny. Druga pozycja. Przegrałem jeszcze z Kilianem Peje. Czyli wygląda na to, że skończymy na 29 pozycji. Kolejne punkty są... No dokładnie, kolejne dwa punkty są. Ale jednak po tych kwalifikacjach, w których było czwarte miejsce, to myślałem, że naprawdę takim pozytywnym akcentem zakończymy jednak ten odcinek. A tak, no to pozostaje duży niedosyt. No ale dobra, zobaczymy. My w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nadal ex aequo z Niko Kytosaho na 36 pozycji. 28 punktów zgromadziliśmy po 20 konkursach. Z tym, że przypuszczam, że teraz już będzie tylko lepiej. Chociaż cały czas podkreślam, że tutaj jednak ta losowość jest dużo większa niż w skokach narciarskich 2002, więc tutaj też nie jest do końca tak, że cały czas nasza forma będzie tylko rosła. No bo mogą się zdarzyć takie wpadki albo jakieś słabsze skoki. Natomiast myślę, że idziemy w dobrym kierunku, to na pewno. W generalce prowadzi Jan Herl przed Andreasem Wellingerem i Stefanem Kraftem. Chociaż jeszcze w czołówce może namieszać w każdej chwili Geiger i tak naprawdę Pius Paszkę. Ostatniego słowa nie powiedział pewnie Deschwanden z Laniszkiem i z Laje. Tu jest naprawdę ciasno. W każdym razie Herl na razie prowadzi. Pierwszy zawodnik, który przekroczył granicę 1000 punktów. My sobie tą grę zapisujemy, chociaż ona nam się powinna automatycznie zapisać. I tak jak mówiłem, jednak te 20 konkursów na dzisiaj wystarczy. Także przerywamy ten Puchar Świata. No i co? I na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No bo jednak tak, gra klasyk. No Deluxe Ski Jump 3 to jest klasyk. Może nie taki jak dwójka, ale jednak. Dodatkowo, tak jak mówię, no całe te skoki narciarskie na moim kanale cieszą się dużą popularnością i zresztą nie tylko pewnie na moim kanale, ogólnie Polska żyje nadal skokami, mimo tego, że jest teraz słabsza forma naszych zawodników. Ale no mówię, seria będzie nieregularna. Nabrałem ochoty na grę, także myślę, że kolejne odcinki na pewno się pojawią. Kiedy, to Wam nie mogę powiedzieć, ale na pewno Was zapraszam na kolejny odcinek. Także obserwujcie mój kanał, jak się tylko pojawi nowy odcinek z Deluxa, to bądźcie ze mną na bieżąco i oglądajcie. Na dzisiaj to koniec. Dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.